bojowie, piękne damy i bitwy o honor. Nie zabrakło również staropolskiej kuchni i rzemiosła. Zamek w Mlsztynie po raz drugi przeniósł wszystkich gości do czasów średniowiecznych. Wszystko za sprawą trwającej tam biesiady rycerskiej. W spotkaniu z historią uczestniczyło sporo dzieci i młodzieży. Jak podkreślił profesor Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm RP, w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. Ten kontakt z historią jest taki, powiedziałbym, no, wręcz namacalny. Nie tylko namacalny, ale no, jest, nie tylko można dotknąć wszystkiego, ale można posmakować potraw średniowiecznych, można zobaczyć, jak wyglądało i ubranie, ale i uzbrojenie, jak walczono, jak rozmawiano, jak się zachowywano. Więc jest to również bardzo ważne ze względu na budowanie poczucia takiej ciągłości historycznej, uświadomienia młodym ludziom, że Polska i Polacy to nie tylko ci, którzy żyją dzisiaj, ale Polska i Polacy to jest ten cały szereg pokoleń. Młodzieży, dużo dzieci, które, prawda, właśnie mogą zetknąć się, spotkać to, co właśnie wtedy było najbardziej charakterystyczne, czyli, prawda, ówczesne średniowieczne stroje, sposób, prawda, walki, jak również kuchnię właśnie średniowieczną, która właśnie i to wszystko przybliża właśnie dzieciom i młodzieży, prawda, tą naszą kulturę, historię, którą mamy piękną, z której powinniśmy być dumni. To jest tradycja i jestem bardzo z tego zadowolony, że właśnie to tutaj się takie coś odbywają, takie historyczne, powróciła historia. Organizacja takich imprez to ponadto promocja gminy Zakliczyn. Samo miejsce zamku stało się sławne również dzięki serialowi Korona Królów. Dlatego też w planach jest przywrócenie temu miejscu dawnego blasku i świetności zamku. W to miejsce nabrała również dużego zainteresowania. Przybywa tutaj coraz więcej turystów. Właśnie w ten sposób chcemy pokazywać to miejsce. Również mamy plany, aby pewnymi etapami odbudowywać basztę w Mlsztynie. Myślę, że w perspektywie czasu chcielibyśmy, aby też powstała tutaj wieża widokowa. Od kilku lat tutaj trwają prace, prawda, właśnie archeologiczne, też związane z odbudową tego miejsca, zabezpieczeniem miejsca właśnie ruin zamku w Mlsztynie. Mnie taki SMS przyszedł, że pozdrawiamy z Pytka, z Mlsztyna, przesyłają parafianie. Ja to żartowałem z tego, no bo to nie jest złego, nikt nie przysłał. No, chcemy, żeby to nadal tak było, bo roboty się tu zaczęły, ładne, archeologiczne, i ciągną się. Także dobrze, że się to dzieje. Jestem zadowolony z tego. W drugiej biesiadzie rycerskiej głównymi bohaterami są rekonstruktorzy. Wczoraj na wzgórzu mogliśmy zobaczyć kilka takich grup, które zajmują się dokładnym odtworzeniem walk, strojów i rzemiosła. Dla członków grup jest to hobby, które traktują bardzo poważnie, bo trzeba dokładnie znać historię i umieć ją przekazać. Coraz więcej osób się w to angażuje, bo coraz osób więcej stwierdza, że jest to, no, tak jak powiedziałem na początku, ciekawy sposób spędzania czasu. I jednocześnie łączony z właśnie nauką historii, z takimi sprawdzaniem samego siebie w takich warunkach, jak tutaj dzisiaj były na wzgórzu, czyli cały czas deszcz albo wiatr na przemian. No jest to ciekawe przeżycie. Właśnie. Bez wiedzy historycznej, no to już to nie jest rekonstrukcja historyczna, tylko to jest jakiś larp albo przebieranie się w śmieszne fatałaszki. U nas w drużynie najemnej Rujewit, staramy się do tego podchodzić jak najlepiej i jak najdokładniej. Wszystkie rzeczy, to co mam na sobie, czy to co tutaj jest w naszym obozowisku, jest oddane jak najwierniej na podstawie znalezisk archeologicznych, przedstawień ikonograficznych. No i do tego to jest nie tylko ta historia materialna, ale także historia, no, tą, którą znamy ze szkoły, tak? Mieszko I, Bolesław Chrobry i cała ta otoczka z epoki. W trzecim dniu zaplanowano jeszcze pokazy uzbrojenia rycerskiego, obyczajów czy potyczek. Odbędą się także gry i zabawy. Za organizację imprezy odpowiadają burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, powiat tarnowski, Zakliczyńskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Klucz. Patrycja Kumorek, Tarnowska TV.